Okej, już jestem z powrotem. Czekajcie, bo tu mnie... Tak trzymać, synu. Teraz wejdźmy do środka. Otwieram wejście do pryzmatu. Jak najszybciej udaj się na miejsce. Kurde, nożysz. Ja pierdzielę. Dobra, powolutku. Czekajcie chwilę. Patrzcie, patrzcie. Widzicie, jak go wystrę. Ty cholero. Pierdzielona. O Jezu, wypacz, wypacz mnie stąd. O kurde, wypacz. Ja pikole. O kurde, co jest? Halo. O Jezu. Właśnie tak. Doskonale. Dziękuję, pani Strickland. Doskonale. Proszę sprawdzić oznaki życia, dobrze? A potem przenieść do laboratorium. Musimy go przygotować jak najszybciej. Czas działa na naszą niekorzyść. Mhm. Uwaga. Impuls elektromagnetyczny. Wszystkie systemy niesprawne. Ojojojajaj, niedobrze. Nowy priorytet. Odtrzymywanie życia. Uwaga. Ajajaj. Impuls elektromagnetyczny. Wszystkie systemy niesprawne. Niedobrze. Funkcji podstawowych. Nowy priorytet. Odtrzymywanie życia. Uwaga. Trwa uruchamianie protokołów z głębokich warstw. Przekierowanie systemów. Wstawaj, żołnierzu. Nie czas umierać. Tu i tak, kurczę, powiem, długo przeżył. Powiem tak, to ten taki wielki, ta rura, tak jakby co nie, też go zaatakowała, kurczę. Masakra, powiem wam. Ale przeżył, kurczę, kilka razy nasz bohater. Powiem, że go uwielbiam. Teraz... Obawiam się, że to zwykły trep. Prorok mógłby zdradzić więcej. Przynajmniej mamy nanosprzęt na chodzie, tylko to się liczy. A resztę będę improwizować, gdy założę kombinezon. Ach, mój młody przyjacielu. Chciałem ci oszczędzić przytomności na tym etapie, lecz nanosprzęt odmawia posłuszeństwa. Zaczynajmy. Przykro mi z powodu tego podstępu, ale nie miałem wyboru.
potrzebny mi kolinezon. I to ten konkretny, jeśli mam mieć jakąś szansę na powstrzymanie zepidów. Prosty żołnierz tego nie dokona. Nie rozumiem, o co tutaj chodzi. Jesteś na miejscu. Twój kombinezon poznał nanosystemy cepidów. Musisz wrócić, jesteś naszym asem w rękawie. Ty chory skurwysynu. Wiedziałeś! Wiedziałeś, że to symbionty! Wiedziałeś, co zrobią z ludźmi! Zamieniłeś ich w żywe trupy! Zamieniłem ich w nadludzkich wojowników. Jesteś żołnierzem. Potraktuj to jako konieczną ofiarę. Okłamałeś nas! Przyznaję, oszczędnie wydzielałem prawdę, ale... Czy miałem jakiś wybór? Jaki wybór ty masz teraz? Cepidy nadchodzą, proroku. Już są. Sądzisz, że pokonają ich zwykli ludzcy żołnierze? Takiej wojny nie wygrywają zwyczajni ludzie. To jest przyszłość. Śmierć jest teraz pewną niedogodnością, niczym więcej. Wszyscy jesteśmy już trupami. Kombinezon nie pozwala na opuszczenie! Wyglądza się! Powstrzymać go! Zabijcie, jeśli trzeba, ale nie zniszczcie sprzętu. Strzelać w głowę. No na pewno. Ładnie, Blaszaku. Teraz grzecznie idź spać. Taro, nie! Posłuchaj mnie! W porządku, nie bój się. Jestem z CIA. Grupa do zadań specjalnych. 3 lata temu wzięli mnie z oddziału SIG. Dobra. Dobra, Tara, kurczę, ona przecież była... To oddziałowi wyciągnąć proroka i Gulda. I tak nic nie wyszło. Aha. Ale dzięki za uratowanie, kurczę, jesteś... nie wiem. Dobra, słuchaj, to nieczesne wyjaśnienia. W tej chwili wdzierają się tu cepidy i musimy wyciągnąć stąd Hargrave'a. Ej, ja tak chcę kod, ej, halo, ej, kurde. To kompletny wariat. Sądzi, że jest jedynym kompetentnym człowiekiem na świecie. Fajnie biegasz. Dysponuje jednak kluczową wiedzą o cepidach. 100 lat temu ukradł ich technologię w Tunguszce i wciąż nad nią pracuje. 3 lata temu to on sterował całą draką w Lingshan, gdzie zginął mój ojciec. Nawet ładno jest. Ma jakiś plan na powstrzymanie inwazji i musimy wiedzieć, co zamierza. Ładne siedzi buty gdzieś masz. Na poziomie kierownictwa, tamtędy. Silna ochrona, nikt nie widuje go osobiście, a wierz mi, próbowałam. Wedrzyj się siłą. Tara, kurczę. Pójdę na lądowisko i załatwię nam transport. Zabierz go, spotkamy się. Okej. Spróbuję. Wywieziemy go gdzieś, a potem zmusimy do mówienia. Będziemy w kontakcie. Okej. Dostępne opcje taktyczne. Znajdź i wydobyj. Spotkaj się z Jacobem Hargrave'em. Czekajcie. Na powoli, na powoli. A ty cholero ty. No i dobrze, fajnie masz. Ty pieprzaj mi stąd. Gdzie ty jesteś, typie? Ty cholero. Ty, wypieprzać. Wypieprzać mnie stąd. Halo, panie. Zaraz ich załatw. Wypieprzać. Wypieprzać. Kurde możesz. Ja pikole. Kajcie, muszę wejść na górę. Ale najpierw sobie wyzbieram, dobra. A niech będzie skarab tam. A czemu nie?
Tutaj? Nie, dalej, na górę trzeba jeszcze iść. Lecimy, lecimy. Nie ma czasu, kurczę. Dobra, ostatnie pięterko. XD. No coś ty. A, kurde, wypadł. Wypadł! Panie, wypieprzaj mnie. Wypieprzaj mnie stąd. Dobra, niech oni tu przyjdą. XD. No i fajnie. No i dobrze. No dostawaj, żeś kudziwa mać. Ja pikole. Boże. Pierdziele. A masz w dupala. XD. Dobra, lecimy, bo to chyba wszystko już. Wow. I oto jesteś. Nadszedł Tezeusz. Witaj. A witaj. Mała nagroda za tyle trudu, co? Gdy przejdziesz labirynt, spodziewasz się przynajmniej zobaczyć Minotaura, zanim cię zabije. No cóż, tak będzie uczciwie. Wejdźcie. Dość maskarady. Tutaj jestem. Wow! Tak myślałem, kurczę, że to coś jest pody... Wow, co to jest? Zszokowany? Ucieszyłbym się, gdybym był na twoim miejscu. Nagłym skokiem tętna, potężnym zastrzykiem adrenaliny w organizmie. To piękne, póki trwa. Lecz dawno już nie czułem tego rodzaju doznań. Ponad wiek minął, odkąd moją jedyną uciechą pozostało myślenie. Wybrałem sposób, jaki odrzucił Karl Rasch, zimną ścieżkę do nieśmiertelności. Sam chciałem założyć kombinezon proroka, chwycić broń, którą przyniósł, wdziać jego zbroję, wejść do labiryntu i pokonać Minotaura. Lecz teraz... Ty musisz dokończyć to, co zaczął prorok. Uciekaj stąd, Alcatraz! Nie! Czekaj! Będziesz potrzebować jeszcze czegoś. Tam na biurku. Weź strzykawkę. Jak ja mam ją wziąć? Halo! Jak ja mam ją wziąć? Weź ją. No kudźwa mać, F, aby użyć. Co to za jakaś strzykawa? Kudzidem, o! Ja pikole. No F! A, dobra, nie wcisnąłem XD. A! Tak, tam. Tunguski artefakt. Klucz do wszystkich bram. O Jezu, nie, 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 kurde no. No dobra.
Okej. Naprawdę myślisz, że działam z tego chlewu, bo mi się tutaj podoba? No... nie wiem. Czekał pan na nich? Dlaczego pan kogoś nie ostrzegł? Ostrzec kogo? Całą ludzkość? Zobacz, co zrobiłeś, dziadek. Oni są tutaj, ty... Tak, Natanie, panowie wrócili. Budzą systemy, palą pod kotłami. Wrócili po latach odkurzyć rodzinną rezydencję. I nie spodobała im się pleśń, jaką zastali za lodówką. Czy można ich za to winić? Ach, anioły śmierci, w końcu przyszły zawrócić mnie ku ludzkiej kruchości. Nie śpieszyliście się. Stań się prorokiem. Włóż jego zbroję. Uderz we wroga w imieniu swojego gatunku. Kurde. W imieniu całej popierniczonej... O Jezu! Śmierci w końcu przyszły zawrócić mnie ku ludzkiej kruchości. Nie śpieszyliście się. Stań się prorokiem. Tam trzeba. Kurde, wypieprzać. Uderz we wroga w imieniu swojego gatunku, w imieniu całej popierniczonej ludzkości. Uciekaj stąd, Arthur! Tak! O to chodzi! Idź! Idź! Ocal nas! Uwaga, oddziały SEL! Tu Jacob Hargrave! Dowódca Lockhart nie żyje! Co jest? Kurde, nożesz! Ach, anioły śmierci, w końcu przyszły zawrócić mnie ku ludzkiej kruchości. Nie... Stań się prorokiem. Włóż jego zbroję. Uderz we wroga w imieniu swojego gatunku, w imieniu całej popierniczonej ludzkości. Uciekaj stąd, Arthur! Tak! O to chodzi! Idź! Idź! Ocal nas! Uwaga, oddziały SEL! Tu Jacob Hargrave! Dowódca Lockhart nie żyje! Ja wkrótce do niego dołączę. A kompleks pryzmatu jest nastawiony na samozniszczenie. Prorok jest w tej chwili waszą jedyną szansą powstrzymania inwazji obcych. Macie zaprzestać ataków i pomóc mu w każdy możliwy sposób podczas ewakuacji. No, i co jeszcze po? Wszystkie zakłady pryzmatu zostaną zapieczętowane za 10 minut. Wszyscy pracownicy zostają odwołani. Proszę opuścić teren wyznaczonymi drogami. Alcatraz, strach jest stworzony. To już nic nie poleci. Ruszam do mostu Queensborough. O Jezu! Dobra, wchodzimy do środka. Spadł. Zaatakować cel. Bo kurde, co? O kurde, co? Ah!
Kurde, co jest? Kto to tak strzelał we mnie? Wszystkie zakłady pryzmatu zostaną zapieczętowane za 10 minut. Wszyscy pracownicy zostają odwołani. Proszę opuścić teren wyznaczonymi drogami. Nie, tego nie chcę. Kurde, możesz, ja pierdzielę. Dobra, wypad. Kurde. Gdzie jest wejście do tego czegoś? Dobra, nie ma. Mam. Dawaj amunicję, bierz ją. Chodź już, kurde, ty. Ty dziadolu, ty. Dobra, lecimy. Dobra. Wow! Co to ma być? Co to za jakaś wariacka broń? Kurde. Ja pikole. Kurde, jak mam tam wejść? Halo? Dobra. Tutaj. Cholera. Wypad! Posłuchaj, Alcatraz. Hargrave nigdy w życiu nie blefował. Wszystko wyleci w powietrze. Musisz stamtąd uciekać! Ruszaj się, Alcatraz! Idziemy przez miasto na most. Szybciej! Ewakuacja! Ruchy! Nie potrzebujemy
cholera. Musisz wrócić na Manhattan. Jeżeli stracimy kombinezon, stracimy wszystko. Dobra, świetnie. Ciekawe, czy istnieje życie po śmierci. Anielskie chóry, a może piekielne płomienie. Człowiek z czasem zapomina o tych głupotach, ale zawsze zostaje w nas coś z dziecka, które boi się piekła. Szczerze mówiąc, mam już dość życia po śmierci. Moje okazało się prawdziwym czyśćcem. Blisko 50 lat zawieszenia w schłodzonym żelu, niczym jakiś laboratoryjny okaz. Myśli tłoczące się niczym szczury w wąskich, spikolowych korytarzach maszyn. Uwięziony przed ekranami i systemami kamer. Bez snu, bez odpoczynku. Ciągle myśląc o świecie, że nie należy. Jeśli to ma być przesmak życia po śmierci, to wolę jednak zwykły nie być. Wszystkie zakłady systemu zostaną zapieczętowane na nasze. Wszyscy pracownicy zostają odwołani. Proszę opuścić teren. Nie marnuj czasu, Alcatraz. Przejdź przez most. O Jezu! O kurde! O my god, co? Ja pierdzielę. Ała! O Jezu, nie. No dobra. Rejestracja zgodności zakończona. Analiza sprawności nanokatalizatora zakończona. 100%. Iteracja tunguska. Zainstalowane. Wszystkie systemy sprawne. Gotowy do użycia. W porządku. To o tym właśnie mówię. Skrapuj sprzęt żołnierzu. Można sobie wykupać. Jednostka specjalna? Należysz do CIA? Czemu mi nie powiedziałaś? Czemu ci nie powiedziałam? Daj mi spokój. Ale mogłem ci pomóc. Jasne. Słuchaj, chcesz pomóc, to poszukajmy tego gościa razem. Przecież podobno to on może to zakończyć. Kombinezon jest. Alcatraz i kombinezon razem. To jest nasza wyjątka. Ha, Gino, masz coś? Nic tu nie ma. Przeszukiwanie zakończone. Wracamy na wybrzeże. Nie sądzę. Jest! To jego sygnał, jest tam! Gino! Wracaj do Mojawy! Mamy go! Chodźcie tu! Tędy! No dalej! No chodź! Idę. Jezu. Myślałam, że już dawno leżysz gdzieś na dnie rzeki. Wow, co? Taki, o kurczę. No to nieźle, powiem, że to się dzieje. No i po Hargrave'ie zostaliśmy sami. Dobrze cię widzieć, stary. Słuchaj, udało mi się, że... Później, doktorku, dasz nam wykład po drodze. Tędy, naprzód! Dobra. Dotrzyj do budownicy widów w
Alcatraz, stary, udało ci się. Był zapis? Bo nie wiem, czy był zapis, czy jak. No co jest, halo? Słuchaj, Alcatraz. Chodzi o ten fragment pamięci proroka. Zdaje się, że te piny są tuż pod jeziorem w Central Parku. I prorok zdołał się tam dostać. Znajduje się tam główny regulator zarodników. To punkt zapalny. Jeśli dobra, może być jakiś zapis zaraz i zakończymy sobie odcineczek dzisiaj, znaczy zaraz. Jeszcze mamy czas. Pozdrawiłem kanał. Pułkowniku Berkeley, tu porucznik Taras Strickland, zastępca dowódcy jednostki specjalnej. Jesteśmy w drodze do Central Parku i mamy broń, która poradzi sobie z cepidami. Przejęliśmy transporter SEN, ale potrzebne nam wsparcie powietrzne. Pomoże nam pan? Bardzo Strickland, to Berkeley. Proszę wsparcie posłuchać. Właśnie mają genialny pomysł! Kto miał mi się wrzucić na Manhattan poza domową? To szaleństwo! W mieście wciąż jest pełno ludzi! Poza tym radioaktywnym pył trafi na Brooklyn, na Jersey! Nie mogą! Już podjęli decyzję. Uważają, że to cena... Niedobrze. Jeśli chcemy powstrzymać cepidy, jeśli macie coś do zrobienia, to natychmiast się tym zajmijcie. Zostało niewiele czasu, a potem... Rozumie pani? Panno... Nie, profesor Kul zapewnił mnie, że mamy szansę wygrać tę bitwę, ale musimy się pośpieszyć. My tam do domu, może pan tam pomóc. Ognia! Ognia! Kurwa, jest! Robocze, próbuję coś zrobić. Ale zapierdziela teraz, bo kurde. Halo, wypierdzielasz. Ja pierdzielę. Co to się dzieje? Dobra, padł. Zapomniałem, że mam taką inną broń jeszcze, kurde. Nie pomyślałem. Zapomniałem. O kurde. Ja pikole. Alcatraz! Alcatraz, zgłoś się! Cholera jasna, co z jego sygnałem? Dostępne opcje... Alcatraz, nie wiem, czy mnie słyszysz. Uruchamiam nadajnik GPS. Wejdź na jakąś wysoką pozycję i nabierz nasz sygnał. Jesteśmy tu wypłaceni! Wszędzie pełno cepików, zalewają nas! Ja pierdziele. Próbuję kontaktować się z Berkleyem. O! Cholera! Dobra, lecimy tam, lecimy z koksem. Kurde, no nie. Dobrze. Czekajcie, coś tu znalazłem przez chwilę, kurde. Dobra, mamy windę. Pyk. Dobra, zaraz zapisujemy. Co jest? Czy ta winda leci w górę po pierwsze? My nie wiem. Chyba tak. Alcatraz, lecimy bez systemów celowniczych.
Musisz natychmiast pokazać mi cel! Nie wiem, które do miś, kurde, przede wszystkim, lol. O Jezu. Pseudonim Alcatraz. Połączyliście sygnał swojego kontynentu z systemem. Musisz mieć wroga na liczbę. Kurde. Dobrze, moi drodzy, widzimy się w kolejnym odcinku i cóż. Cześć.